Razem z nami jest Michał Snaci-Rudzki z Virtus. Porozmawiamy krótko po meczu z AGO eSports. Witaj, Michale. Siemanko. Szybki mecz, szybkie 2-0. Chyba spodziewaliście się troszeczkę trudniejszej przeprawy z AGO, tak mi się wydaje. Szybka pierwsza mapa, ale druga nie była taka szybka. Szczerze mówiąc, jak AGO zaczęło wracać, troszeczkę miałem obawy, że faktycznie doprowadzą do dogrywki i potem szanse będą wyrównane ze względu na pieniądze. No ale na szczęście udało nam się skończyć drugą mapę 16-14, więc można powiedzieć, że spodziewałem się trudniejszej jakby rozgrywki. Myślałem, że będą nawet trzy mapy. Właśnie, co się działo pod koniec overpassa, bo mieliście już wysokie prowadzenie, wydawało się, że zaraz mecz się skończy, a nagle AGO zaczęło wracać i ta dogrywka była naprawdę realna. Wydaje mi się, że troszeczkę wcześniej mogliśmy wziąć pauzę taktyczną i sobie przemyśleć, co tak naprawdę AGO gra i po prostu coś wymyślić szybciej, a po prostu no, myśleliśmy, że już jesteśmy w domu, tak, a jeszcze jednak nie byliśmy, no i wiadomo, że ta jedna runda jest na wagę złota, mogliśmy to sobie przemyśleć szybciej i skończyć ten mecz również szybciej. A ten overpass was trochę nie przeraża, bo tak sprawdzałem przed meczem, no to ostatnio wam na tej mapie nie szło najlepiej. To prawda, ale uważam, że nawet gdy nie trenujemy jakiejś mapy za dużo, to jeżeli w danym dniu nasza komunikacja działa nawet na chociażby na 80%, to nie stanowi to dla nas problemu. Indywidualnie dla ciebie ten mecz dość udany, sporo eliminacji, sporo ważnych fragów. Chyba dobre wejście na LANa, zwłaszcza, że w tym roku nie mieliście zbyt wielu okazji, żeby grać na żywo. Pewnie. Ostatnio mam rzadko okazję grać na LANach, więc zazwyczaj jak ją mam, to dobrze ją wykorzystuję, więc dla mnie to nie była niespodzianka. Wiem, że jestem mocnym graczem i na LANach gram najlepiej. Teraz, jutro przed wami mecz z XCOM-em. Sądzisz, że będzie gorzej? Trudniej niż AGO? Myślę, że XCOM jest teraz najstabilniejszą polską drużyną, więc myślę, że będzie bardzo ciężko i myślę, że będzie trudniej niż AGO, ale damy z siebie wszystko, tak? Taki jest e-sport, więc będziemy damy wszystkie swoje siły na ten mecz. Rozmawiałem się ze Stompem i on stwierdził, że to oni zagrają w finale, także trochę jakby rzucił rękawice. Każdy powie, że chce zagrać w finale, tak? Ja nie podejmuję wyzwania. Zobaczymy, co się stanie na serwerze. Gracie pierwszy LAN z Okolisiusem. To już w sumie miesiąc, jak jest u was w drużynie. Już zgraliście się ze sobą, czy to jeszcze cały czas etap docierania się? Myślę, że to jest cały czas etap docierania się, ale idzie nam coraz lepiej. Oko udowodnił w tym meczu, że jest solidnym zawodnikiem, naprawdę fragował w ważnych momentach, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A ten doping publiki, bo jednak było dosyć głośno i ze strony kibiców AGO, ale także ze strony waszych kibiców. Pomaga wam to jakoś? Słyszycie to w ogóle w trakcie meczu, czy jednak nie zwracacie na to uwagi? Słyszymy, ale znaczy, ja mogę osobiście powiedzieć, że na mnie to nie robi różnicy. W sensie fajnie, że ludzie nam kibicują, ale podczas meczu staram się w 100% fokusować na tym, co się dzieje na serwerze, a nie na tym, co się dzieje dookoła.